Cześć wszystkim, to znowu Pan 7. Trzecią karkaną. Dobra, oczyściłem nasz ekwipunek. To się okazało, że jest mirtylowa zbroja. Całkiem niezła, gdybyśmy byli jakimś małym magiem czy coś. A to jest sztylet szybkości. Mech. Gdybyśmy grali jakoś może magiczną małą postacią, to nawet by się to przydało. To mirtylowa zbroja. Ale poza tym mech. Poza tym coś ciekawego w sumie... Nie, nic raczej chyba nic ciekawego nie było. Dwa pierścienie, jeden od AC. Jeden od odporności. I to w sumie tyle. A! Ludzie w Tarancie nagle okazali się strasznie rasistowcy. Strasznymi rasistami. Względem naszej osoby. Wszyscy mają 29 i to z bonusami od dwóch diamentowych pierścieni. Gdybym ich nie nałożył, to prawdopodobnie ktoś by nas tutaj zaatakował. Nie wiem, skąd ten nagły atak rasizmu. Z pewnością nie dlatego, że okazaliśmy się być masowym mordercą. To nie ma najmniejszego sensu. Ludzie są po prostu okropni w tej grze. Dobra. A poza tym, oczyśćmy może trochę twój ekwipunek. Część tych rzeczy popodnosimy jeszcze, prędzej czy później. Na razie zostaniemy przy tym, przy czym jesteśmy. Dobra. Skoro już tutaj jesteśmy... Zakończmy w końcu nasze zadanie z Madame Tuzon. A to na nas nie lubi. Mam medalion. Wybierz sobie dowolne dwie, jakie chcesz. Zasłużyłeś na nie. Cóż, te chyba wszystkie mieliśmy, to weźmy te. Nie czytam. A, te trzy poszły? Nie wiem dlaczego trzy. Chyba prosiła, żeby wziąć kogoś jeszcze na dodatek. Nie widać tego na nagraniu, ale generalnie tutaj ekran z mojej strony ciemnieje, ale widzę na OBS-ie chyba cały czas wszystko zostało normalne, więc... Dobra. A tyle jeżeli chodzi. Ma tam Tuzon. Wykonując wszystkie zadania dało nam zniżkę na usługi. Wszystkie dziewczyny są dwa razy tańsze, a dodatkowo możemy wykorzystać chyba owce. Za darmo. Tak mi się zdaje, że powiem, że tak to chyba działało, ale coś to chyba nie zadziałało. Dobra, nieważne. Tak, to jest opcja dla specjalnych klientów. Nie gadajmy o tym więcej. Jest chyba jeszcze jedna rzecz, którą możemy zrobić. Mianowicie te czaszki chyba możemy oddać do uniwersytetu. On chyba powinniśmy je oddać w Kaladonie do tego gościa, ale ponieważ były usługa, to chyba gra nie usunęła tego. Teraz chyba możemy to zanieść do Zoological Society. Tak mi się zdawało, że można. Dobra, poszukajmy jeszcze. Zdawało
się, że komuś to się dało oddać. Biblioteka. Court. Mam już te czaszki. Dobra. Tak. Mówił o tych czaszkach w każdym razie. Dobra, kurczę, zapomniałem sprzedać tego. Zajrzyjmy do jakiegoś kupca przy okazji. Dobra, czy ktoś posiada ekwipunek potrzebny naprawy? Trochę tak. Dobra, zajrzyjmy do krasnoluda. No i całkiem sporo kasy udało nam się przez tą grę zgromadzić. Dużo, jeżeli nie większość tej kasy pochodzi od napastników, którzy mieli całkiem niezły sprzęt, który sprzedawałem przez całą grę. Czy chcę sobie od ciebie kupić pociski? W sumie czemu by nie? Jestem już na takim momencie gry, że nic innego za bardzo z tym i tak nie zrobię. Dobra, będziemy musieli to sprzedać do... do złomiarza. Dobra, poza tym jesteś całkiem okej. Graty. Sok. Ty jesteś całkiem okej. Geoffrey. Trochę buty, ale przeżyjesz. Torian Kell. Okej. Zan. Jedno z lasek chyba uszkodziłaś trochę. No to Staff of Healing, to nas nie obchodzi. Dobra. Następny przystanek. Ashbury. Dobra. Jesteśmy tutaj. W Ashbury. To jest chyba pan, którego będziemy prosić o szkolenie. Witaj, jestem William Thornob. Hej, ty jesteś mistrzem strzelectwa, czy możesz mnie przeszkolić? Taki był kiedyś mój tytuł, ale od tamtego czasu dołączyłem do zakonu. Nie jest to już część mojego życia. Zakon? Jaki zakon? Jestem członkiem halicyńskiego zakonu. Jesteśmy pokojową organizacją i nie przemocową sektą. Nie słyszałem o twoim zakonie. Co możesz mi po nim powiedzieć? To bardzo interesujące. Dobra, w każdym razie opowiada nam historię, że kiedyś był najszybszym rewolwerowcem na dzikim Arkanum. I był mistrzem strzelectwa, a teraz odmieniło mu się na starość. Możesz mnie wytłumaczyć, przeszkolić. Nad nikogo nie przeszkoli. Nie myśli, że to trochę za dużo.
Pomocy, pomocy. O czym mówisz? Moja żona została zabrana, bla, 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 bla. Gdzie? Do jakiejś tam obory. Dobra. W każdym razie gość nie tylko zaprzestał być strzelcem. Chyba obciął sobie palce. Nie wiem, czy wszystkie, czy tylko... czy tylko wskazujące. Dobra, w każdym razie, jeżeli ocalimy tą żonę, to... nas chyba ma przeszkolić, z tego co rozumiem. Jest pewien problem. Nie, aż chyba tutaj. Właśnie. Tak to wygląda. Potrzebujemy ciężkich argumentów. Mam nadzieję, że nasi ludzie też wezmą do siebie, do serca tą walkę. Chyba użył wskrzeszenia na nas. Tak, dałem mu drugi wskrzeszacz i tego jednego użył. Zużył. Dobra. Często je znajduję. Więc chyba nie będzie to większy problem. Wiecie co? Mamy tyle kasy, że nie będę brał rzeczy tylko po to, żeby je sprzedać. Zbierajmy rzeczy, które nam się naprawdę przydadzą. Oficerska ten, ciekawe. Mechana Machined Plate Mail. Okej, okay. Też nam się przyda. Z tego co pamiętam, to Zan brakuje hełmu. Natomiast ten machined plate mail możemy dać na przykład Torian Kellowi. Albo i nie. 25-45. Okej, okay, to byłoby, dałoby ci lepszy. Odporność na obrażenia. Ale nie chcesz chyba ze względu na AC, bo tu masz AC 23. Nie, nie wiem dlaczego tego nie chcesz. Bierz to i nie gadaj. ...78 damage resistance 66. 80-72. Dużo lepiej. Virgil. Mamy dla ciebie upgrade. Dobra. Tą Elven Chainmail może sobie zatrzymamy. Dobra, Virgil, jak tobie się to podoba? Chyba całkiem nieźle. Dobra, co tu jeszcze mamy? Granat. Granat potrzebowaliśmy do jakiegoś... chyba do wyrzutni granatów. Właśnie, czy coś nam zepsuli? Chyba nie. Dobra, dużo ciekawych broń. Ale to tyle. Mm.
A nie, znowu to się źle odbije na naszym charakterze. William Thornop. Czy teraz nas przeszkolisz? Pokonałem Willem ten gang. Czy żona przeżyła? Tak. Pobiegła do domu, kiedy walka się skończyła. Co z moim szkoleniem? Miałem nadzieję, że zmienisz zdanie. Czy jest coś, co może cię przekonać? Tu jest opcja taka, że możemy wziąć karabin snajperski w zamian, żeby nas nie szkolił, bo on chce zrobić wszystko, tylko żeby nie przeszkolić kogoś. Ale nie, już coś takiego mamy. A firearm arm master, no I'm THE firearms master. nie wiem dlaczego się... Oni to zrozumieli jako rozkaz do ataku. Okej. Ważne, że mamy to co nas interesuje. Dobra, mistrzostwo w strzelectwie daje nam taki bonus, że nasza celność nie degraduje się z odległością. Czyli zawsze, niezależnie jak daleko jest cel, mamy zawsze maksymalną szansę trafienia. Co fajnie, fajnie. Dobra. Może podmieńmy. Na razie postrzelajmy trochę z tym. Dobra. Kolejna rzecz, która nas obchodzi. Moment. Czy to wpłynęło jakoś na naszą reputację? Nie. Właśnie, bo też mamy inne złe reputacje, że wróg Quintary i morderca mistrza leczenia. Dobra. Ale ta pani chyba miała kiedyś lepszą znaną opinię, tak mi się zdaje. Nasza drużyna już się przyzwyczaiła do tego, co tutaj wyprawiamy. A, moment. Co jest to, co wymagało granatu? Elephant gun. I 60 wybuchowych. To możemy sobie podbić książkami z uniwersytetu. Elephant gun. Z czego to się robiło? Z hunting rifle. Dobra, tam chyba jeden gość to miał. Zgarnijmy to od razu. I zrobię to w wyrzutnie granatów. Tylko będziemy musieli chyba zajrzeć do Tarant, żeby kupić książki niezbędne do tego. Przy okazji trzymajcie to, nie jest mi potrzebne. Hunting rifle, dokładnie. Dlaczego pocisków nie zgarnąłem od wszystkich? Nie jestem... Nie jestem pewien dlaczego. Dobra. Teraz czeka mnie troszkę dłuższa ten, bo chyba muszę się znowu przeprawić na drugą stronę gór, żeby dojść do klanu żelaza. To mi zajmie trochę czasu, więc widzimy się na miejscu. Dobra, jesteśmy na miejscu. Tak jak przypuszczałem, trzeba było zajść z drugiej strony. Dobra, mamy klucz. Gdyby Magnus nie leżał martwy w rynsztoku i był z nami, to teraz by zauważył, że to taki sam symbol jak jego... jak na jego rękawicy. Hmm.
Dobra, jakieś są straty? Nie za bardzo. Mechaniczny strażnik. Dobra, nic nie mieli. Dobra. To jest zbroja. No, bycza. Ciekawe, czy to jest... Tak, krasnoludzki rozmiar. Będziemy chcieli ją założyć. Kiedy będziemy wystarczająco silni. Kamienie Durana to interesuje historyka. I młot. Młot wygląda całkiem nieźle. Że ktoś z naszych to chce? Ty nie chcesz. O, ty chcesz. Cieszę się. No i dobra. Nie daje ci to szansy przypadkiem? Nie, nie daje. Ekstra. No to wszystko, co potrzebowaliśmy tutaj. Zabieramy się i wracamy do klanu Koła, żeby pochwalić się znaleziskiem. Po drodze jeszcze znalazłem jedno miejsce. Uncharted Cave. Zobaczmy, co tu znajdziemy. Trochę nam to pouszkadzało zbroję, tak? Sporo. Zobaczmy, czy jest tutaj coś wartego. Jeżeli nic tu nie, jeżeli nie ma tu nic wartego, to wczytam, bo nie chcę takich obrażeń dla zbroi. Jakiś pierścionek. Meh. Magiczne rzeczy mnie za bardzo nie obchodzą. Dobra, wznawiamy drogę. Dobra, jesteśmy na miejscu, ale nie pamiętam, który z nich trzech to był. Czy to był ten gość? A, to ten nie, to ten od brata. Gadałem z twoim bratem. Powiedział, że nigdy nie wróci i że cię nienawidzi. Przychodzi ci, żeby cię zabić. Obwiniam cię za śmierć ojca. Nie wiem, czy dokładnie to nam powiedział, ale może mu tak nazmyślać. Nie ma już znaczenia. Ekspy za ten quest już dostaliśmy. Dobra. Nie, ty byłeś od tego pociągu. Chyba ten gość był archeologiem. Nie. Czy to ty byłeś? Nie. To może ten jednak. Eryk Obsidian. Znalazłem klan żelaza, tutaj kamienie Durina. O, znalazłeś. Co zobaczyłeś tam w środku? Powiedz mu. Nigdy nie marzyłem, żeby znaleźć tak zaawansowany klan. Bla, bla, bla. Spadamy. Dobra, jesteśmy blisko awansu, to bardzo fajnie. Żebyśmy byli... Dobra. Następny punkt podróży Tarant. Odwiedzę tam, kupię książki i zobaczymy ten wyrzutnię granatów. Co to za ustrojstwo. Brzmi ciekawie. Dobra, widzimy się na miejscu. Dobra, jestem z powrotem. Zajęło mi to trochę więcej czasu, ponieważ w międzyczasie zauważyłem, że coś ubiło naszego medycznego arachnida. A nie chciałem kontynuować gry bez niego, jest bardzo przydatny. Więc wczytałem i musiałem cały odcinek ponownie wszystko robić. Mniejsza o to, mamy książki, mamy wszystko, co potrzebujemy. Zobaczmy ten granatnik. Strzela paliwem. Obrażenia od ognia 2-20. Domyślał się, że to są jakieś obszarowe obrażenia. Nie wygląda zbyt fascynująco.
Dobra, ponadto w międzyczasie awansowaliśmy o poziom. Jakoś inaczej musiały się przygody nasze ułożyć. Więc teraz, no, mógłbym podpakować jeszcze, nie wiem, zrobić naprawę. Ale nie, chyba i tak nie zdążymy tego wymaksować. Zobaczymy. W każdym razie póki co siła by mnie interesowała. Dobra, tak, książek się pozbądźmy. Tak, dobry ogrzeb, potrzymaj mi to. To na razie też odłożymy. Jeszcze tym się nie będę zajmował. I tak, zobaczmy. Mogę założyć krasnoludzką kolczugę już może. Jest troszkę ciężka od tego, co mamy obecnie. Ale nasza zwiększona siła to kompensuje. Dobra. Ten mechanized gun, zastanawiam się, czy chcę go wymienić na coś. Na jedną z tych broni. One mają dużo lepsze obrażenia. To wymaga siły 14, to wymaga siły 13. Na razie wezmę ten rifled cannon. Ponieważ w teorii on ma ignorować odporność wrogu na obrażenia. A tam gdzie idziemy, czyli do Vendigrod, maszyny zakładam będą miały odporność. Tak. Ze snajperki chyba też już zrezygnujemy. Mamy inne już, bardziej. Snajperka jest całkiem spoko. Jest bardzo efektywna w wykorzystywaniu amunicji. Ale jesteśmy już na takim momencie grze, że zastanawia się, im co rysuje nas nie tylko efektywne, ale również ilość obrażeń na sekundę. Dobra, ponadto wezmę do wyszukiwania pułapek nasze ustrojstwo. Może się nam przydać. No i dobra, mamy średnie obciążenie. Może nawet jesteśmy w stanie wziąć drugą broń do ręki. Znaczy do plecaka, tak, i nawet nie przeciąża to nas jeszcze. Ekstra! Dobra, to idziemy w kierunku Vendigrod. Zobaczę też, jak to się będzie sprawowało w międzyczasie w walce z dzikimi potworami. Dobra, idziemy tutaj najpierw do wejścia. Z tego co rozumiem, to w tym obozie powinniśmy dostać ostateczną lokację Vendigrod. Nie zdążyłem. Yes, I'll do that for you. Nie zdążyłem, chciałem zobaczyć, jak sobie poradzi z nim moja nowa broń, ale nie zdążyłem. Koledzy mi zasłonili linię strzału. Dobra, mam jednego kolegę. Kim jesteś? Znalazłeś coś ciekawego? Widziałeś jakieś miasta? Czy ktoś tam żyje? Czy wchodziłeś do środka? No okej, okay, jakieś miasto nam zaznaczę. Dlaczego chciałbym pójść z takim degeneratem jak ty? Dobre pytanie, dobre pytanie. Tak, to jakieś
Jedna z ostatnich postaci takich chyba, która może dołączyć do nas jeszcze. O! Tulla! Zaznaczył nam lokację Tulli. Okej. Ciekawe. Bo generalnie zła postać nie ma potrzeby iść do Tulli. Idziemy od razu do Wendigrod. Więc zastanawiałem się, czy zła postać nie będzie mogła zrobić zadania na bycie mistrzem magii. Okazuje się, że jednak od tego gościa możemy dostać tą informację i nadal zrobić to zadanie. Dobra. To jest jakiś kolejny dziennik. I nie chce mi się czytać. Z tego co rozumiem, tak, to nam daje lokację. Dobra. Idealnie. Więc się wybierzmy. Nie zdążyłem nawet strzelić. Właśnie jaki to ma zasięg? 15, całkiem niezły. Ogólnie w tych pustkowiach chyba całkiem silne potwory nas będą atakować. No jak póki co obrażenia są całkiem spoko z tej broni. Chyba porównywalne do naszej Tesli. Pomordujmy wszystkie i zaraz tutaj mamy właściwe wejście. Chyba tutaj jest właściwe wejście, co? Nie? Tak, jest tutaj. Momencik. Dzięki. To była w sumie dobra okazja, żeby wypróbować ten miotacz granatów, ale za późno. Dobra. Jesteśmy w Wendigrod. Domyślam się, że mogą tutaj być pułapki, ale tego nie jestem pewien. Leczajki, leczajki. Mam wystarczająco leczajek. Nie potrzebuję więcej. Natomiast wszelkie technologiczne rzeczy będą jak najbardziej interesujące. Okej. Okay. Plague Maiden. Dobra, mamy. Mamy mapkę. Pokazuje nam, gdzie dokładnie iść. Nie, żeby to miało jakieś znaczenie, bo i tak chcemy zajrzeć w każdy zakątek. Auć. Materia, fajnie. I dziennik wendigrodzki. Pierwsze wydania nie będą miały nic ciekawego, ale kolejne będą miały coraz ciekawsze rzeczy. Temat jakiś. Dobra. Vivifier. Dobra, zobaczmy. Domyślam się, że pewnie coś tutaj. Vivifier. Regenerujące zdolności ponad wszelkie fizyczne, mentalne charakterystyki. Subject were faster, stronger, smarter and more. Coś tam, coś tam.
Elixir of Physical Prowess. Domyślam się, że coś, co konstruujemy. Tak, tutaj. Dobra. Więc tak, będziemy znajdować gazety tutaj. Jeden strzał wytrzymał. Będziemy znajdować tutaj gazety, które będą nam opowiadały smutną historię Wendigroth. Zapraszam. Coś mają przy sobie? Pewnie nie. A poza tym znajdziemy tutaj mnóstwo technologicznych rzeczy w sam raz dla nas. O! Large Bore Wendigrothian Rifle. Czyli wendigrodzki karabin. Szerokolufowy. Ktoś padł pułapkę, ale chyba nic specjalnego się nie wydarzyło. Dobra, to jest nam potrzebne do jednego ze schematu. Swoją drogą całkiem niezłe obrażenia, ma trochę lepszy zasięg, ale mimo wszystko mamy już lepszy sprzęt. Dobra, z tego chyba coś skonstruujemy niedługo. Tak mi się zdaje. Pajączki, zapraszam. Yes, I'll do that for you. Co tu mamy? Klucz, okej. Okej, to się przyda. Dobra, już uszkodzona. Dobra, ma dużo życia, więc... będzie z tym problemu. Profesor Hanley zaginął. Dobra. Nie pamiętam, gdzie było przejście dalej. Wygląda, że nic już nie ma. Chyba tam na północ gdzieś było przejście. Trzeba spojrzeć na mapę. Okej. Gdzieś tutaj. O, went. Tędy mamy przejść, dobra? Nie zauważyłem tego wcześniej. Dziękuję koledzy. Wendigrodzki eliksir. Nie wiem co to jest i do czego, ale grzechem byłoby zostawić. Ancient Gun Chases to już coś, co jedną mamy sztukę z Wyspy Rozpaczy. Ale to potrzebne nam będzie do tego schematu. Dobra. Czy jednak nie tędy mieliśmy pójść? A jeszcze raz. Okej. Źle spojrzałem. Tutaj powinno jest przejście. Dobra, dokładnie. Dobra.
Dobra, na tym poziomie, gdzie mamy pójść? Prosto i w zaułek. Dobra, w takim razie zbadajmy boczne drogi najpierw. Pociski, dużo skłonników na lecznicze te. Momencik. Geoffrey, masz jeszcze trochę miejsca? Masz. W tym razie potrzymasz je. Jesteś naszym magazynem na czarną godzinę. To może w sumie możemy dać Virgilowi, żeby nam nie zawalało ekwipunku. Dobra. Coś jeszcze? Wygląda na to, że nie. Więcej tych niedobrzalców. Skarkająco dużo życia. Dobra, koledzy, jeszcze tutaj. Kolejny Machine Gun Chases. Mag grozi Vendigrod. Ten mag to oczywiście Aronax. Z jakiegoś powodu właśnie groził. Już dokładnie nie pamiętam, o co mu tam poszło. Dobra, momencik, gdzie jest nasz leczniczy bot. Gdzieś się zgubił znowu, co? Odejdź, potrzeba mi ciebie. Dziękuję. Kolejny junk pile, pewnie jakiś kolejny klucz, co? Auć. Dokładnie. Mikstury lecznicze. A, moja zbroja się trochę narobi. Dobra. Te miksturki potrzymaj je, Virgil. Jesteś średnio obciążony. Przy okazji, Virgil, mógłbyś trochę podpracować nad swoją siłą. Przydałoby ci się. A teraz chyba już... Chyba o wszystkie zdolności, które miał zaprogramowane, już chyba osiągnął i teraz chyba wszystko pakuje w życie. Na pewno Sok tak robi, teraz wszystkie punkty w życie pakuje. Tak samo pies. No bo nasi magowie jeszcze coś się tam rozwijają. Na przykład zauważyłem, że Geoffrey w końcu zgarnął przywołanie żywiołaka. I nasza koleżanka nawet dezintegracji się nauczyła. Dobra. To chyba dobry moment na przerwę. W następnym odcinku... Więcej pomordujemy tych pajączków. W końcu na dole zejdziemy i trafimy na jakieś roboty, które mogą sprawiać troszkę więcej problemów. Dobra, póki co to wszystko. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.